dzisiaj moim Państwa gościem jest Krystian Cieśnik. Krystian, słuchaj, ciężko jest taką walkę zorganizować? Walkę może nie, samą galę jest tak. Najciężej to jest chyba zabrać budżet imprezy, żeby ją całkowicie pokryć. Organizacyjnie myślę, że nie jest to aż tak ciężko, jeżeli ktoś już ma jakieś tam doświadczenie. Myślę, że jutro w sumie tam kibice z Malborka i okolicami ocenią, czy jest ciężko, czy jak wypadła impreza i czy ciężko całe coś zorganizować. Znajdujemy się w Malborka Koncentrze, za chwilę nastąpi oficjalne ważenie. Kto wejdzie na wagę? Na wadze zobaczymy Muzana z Niemiec, będzie walczył z Marcinem Cybulskim. Później widzimy Nikodema Jerzewskiego z Nikolajem Mielewczykiem. Potem jeszcze jest Patryk Litkiewicz, najbardziej doświadczony zawodnik Tymek Standard Promotion. Jego przeciwnik niestety dzisiaj nie dojedzie na wagę. No i oczywiście najważniejsze chyba, co nas najbardziej interesuje, to jest walka Pawła Ochni z Mateuszem Kanieckim, który pochodzi z Malborka. Co, ja dziś wszystkich ich zobaczymy na wadze tutaj? W większości zobaczymy ich na wadze. Niektórzy dojeżdżają, a niektórzy będą zważeni wieczorem, bo jest tak, zbywa nieraz, że po prostu jeszcze nie mogą dojechać albo coś ich na drodze zatrzymało, ale najważniejsze walki, które jutro się odbędą, będą dzisiaj zważone. Krystian, powiedz mi, dzisiaj ważenie, jutro walka, powiedz gdzie, o której? Walka odbędzie się w gimnazjum numer 3 na osiedlu Południe. W hali sportowej o godzinie 19. Jaki czas mniej więcej tych walk wszystko będzie przebiegać? Myślę, że w 2,5 godziny, maksymalnie 3 godziny, ale myślę 2,5 godziny jest i impreza się powinna skończyć. To powiedz mi, dzisiaj rozdajemy ostatnie tak naprawdę bilety z konkursów w TV Malbork. Powiedz mi, czy jeszcze można kupić bilety? Jest jeszcze trochę biletów w galerii malborskiej i myślę, że będzie w kasach może jakaś tam mała ilość jeszcze, ale jest naprawdę bardzo mała ilość. Zostało może 60 biletów. Czyli co, koniki pojawią się pod szkołą? Nie, myślę, że koniki nie, ale może być tak, że zabraknie tych biletów, a nie będziemy wpuszczać, bo mamy wszystkie miejsca siedzące, a nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że ktoś na trybunie kupił miejsce siedzące, a ktoś, kto wszedł później, chcąc postać sobie, podsiądzie się tą osobę. Dobrze, to co? Czego mam Ci życzyć, powiedz? No, złamania obu nóg i wygranej Mateusza Kanieckiego. No to dobra, widzimy się na walce. Dziękuję, pozdrawiam. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.